Siemanko, ja jestem Lucek, a to jest kolejny odcinek z modelarstwa. Może powinienem zrobić oddzielną serię z modelarstwa dla czegoś takiego jak to, bo właściwie to jest coś zupełnie innego. Mamy tutaj model, który można bardzo łatwo zbudować. Nie potrzebujemy do tego jakichś tam zaawansowanych narzędzi. Właściwie nic do niego nie potrzebujemy, bo się buduje z klocków, tak jakbyśmy budowali z klocków Lego. Jest to bardzo fajne dla młodszych osób, dla osób, które nie chcą kupować, wiecie, całego sprzętu i nie wiadomo jeszcze czego, tak jak ja nakupowałem. Firma Airfix Quick Build Bugatti Veyron 16.4. I zobaczmy, jak to wygląda w środku. Zrobimy sobie unboxing. Skończyliśmy unboxing. To tyle. Tak samochodzik ma wyglądać po zmontowaniu. No i zobaczcie, są takie klocki podobne do klocków Lego. Producent opisał, że one są kompatybilne właśnie z klockami Lego. Wydaje mi się, że klocki Lego mają troszeczkę inne odstępy między tymi złączami. No ale zobaczmy. Szybę sobie zaraz odpakujemy, bo myślę, że to pójdzie trochę później. Wow, wiecie co? Ciężka sprawa. Okej. Okay. I tak, płyta podłogowa, mamy opony. Te opony są takie trochę dziwne, to znaczy w tym miejscu tak jakby guma, ale jest twarde jak plastik. Nie jest takie, nie wiem jak bym to powiedzieć, no jest twarde jak plastik i takie jednocześnie gumowe. Ale jedźmy ze wszystkim, wysypiemy może. Myślę, że instrukcja się mimo wszystko tutaj przyda, ale zobaczcie, jaką mamy fajną karoserię. Ten element wygląda super. Jestem ciekawy, jak to będzie wyglądało po złożeniu, a już widzę, że będzie wyglądało całkiem fajnie. Zobaczcie, tu mamy błotniki Bugatti Veyronowe. Jedziemy dalej. Fajnie to wygląda. Mamy do tego bardzo, bardzo prostą i chyba obrazkową instrukcję. Zobaczcie. No nic jakoś bardzo skomplikowanego. Naprawdę każdy może sobie z tym poradzić. Dzisiaj po prostu buduję blokami. Ja odłożę tą instrukcję na bok, żebym sobie widział. Tu jeszcze są naklejki, no tak. I na kierownicę najpierw nakleimy sobie kierownicę, naklejkę kierownicy. Nie są to kalkomanie, więc nie trzeba tego, wiecie, w wodzie maczać, żeby można było kleić. Jest to prosty, przylepny papier. Wow. Okej, okay. Fantastycznie. To będzie tu. Okej, bierzemy następną naklejkę. Mało jest tych naklejeczek, także nikt się z tym na pewno nie pogubi tutaj. Prosta sprawa. I ten modelik, no, jest tani, tak? Każdy może sobie na niego pozwolić. Nie potrzebuje do tego żadnych dodatkowych narzędzi. Składa się go, myślę, że bardzo szybko, chociaż ja robię to pierwszy raz, ten model, tego typu model, więc trochę mi zajmie, zanim się ogarnę z tym, ale na tym odcinku myślę, że sobie wszystko skończymy, bo to się składa, wiecie, jeden element do drugiego, cyk, cyk i po sprawie. No i mam naklejone przednie naklejki, bardzo ładnie, jedziemy dalej. Teraz tak, musimy odczepić te koła. Zobaczcie, nawet nie potrzeba do tego jakichś tam szczypców, nic. Można w ten sposób oderwać i się dosyć ładnie odrywa. Pyk. Chociaż ja bym to trochę przeszlifował jeszcze, albo tutaj kawałek odciął. Mam akurat skalpel, więc róbmy to, jak napisali w książkach. Tutaj też zobaczcie, ciekawostka, tylne opony są grubsze niż przednie. To możemy też, widzę, że spokojnie wyłamać, bardzo, bardzo łatwo się wyłamuje. Nie trzeba chyba do składania tego modelu żadnych jakichś ostrych narzędzi, więc myślę, że też ten model jest, czy raczej ta seria modeli jest kierowana dla młodszych osób. Tylko teraz muszę zobaczyć, czy się chyba w ten sposób wkłada. Bardzo ciężko wchodzi. Bardzo ciasno. O, bardzo, bardzo ciasno. No powiem wam, że ekstremalnie ciężko to włożyć. Ta guma jest, kurczę, strasznie twarda. Guma albo coś takiego podobnego do gumy. Nie da się tego super... Do tego dużo siły. Tutaj oderwało się to naprawdę bardzo gładko, aż jestem w szoku. Ale kurde, za cholerę, nie mogę tego wcisnąć. Udało się, ale bardzo, bardzo ciężko to wchodzi. Tutaj jest taki randzik, można go troszeczkę skalpelem ściąć.
Tak, i powinno wejść lepiej. Nie za mocno, żeby nie wyleźć zaraz tutaj jakieś wyrwy, żeby to nie było widoczne, jak się założy już felgę. Musiałem dość mocno wyciąć, żeby to weszło. I weszło. I tutaj z tą oponą trzeba zrobić tak samo. Tego nawet z zewnątrz nie widać, ale dzięki temu można sobie ułatwić życie. Troszeczkę to wycinając, więc jak macie zamiar kupić taki modelik, albo rodzice mają wam zamiar kupić, to poproście rodziców, żeby wam to włożyli, bo jest mega ciężko. No też trzeba, myślę, że najlepiej ostrego narzędzia użyć, żeby wyciąć sobie te takie malutkie randziki, które bardzo jednak przeszkadzają, aby włożyć felgę do środka. Okej. I jest, weszło. Także udało się, ale było ciężko. Nie powiem, że było lekko, bo było ciężko. Dobrze, teraz koła trzeba przyczepić. Chyba nie ma znaczenia, do którego my przyczepimy, bo te oba klocki są takie same. Więc koła wczepiamy cyk i cyk. Cyk. Także bardzo proste. Podobne trochę do Lego Technik, nie? Bardzo fajnie się obracają, więc będzie można tą zabaweczką sobie jeździć. Okej, tutaj mamy drzwi. Drzwi przyczepiamy do tego, prawdopodobnie. No inaczej nie może być. Pyk. To mamy. Teraz. Tu nam przychodzi lusterko. Cyk. I do drugiego też przyczepiamy lusterko. O, ta strona jest trochę inna od tamtej. Nie? Tak jakby. Ale długością się nie różni. O! To wchodzi tu, prawdopodobnie. Albo będzie trzeba troszeczkę przesunąć, ale myślę, że to ma być na równi z podłogą. Zobaczcie, ten model będzie duży. Ja tak zawsze próbuję wszystko sam dopasować. Nie, to taki jestem. Już zostało mi po tych klockach Lego, no. Muszę wszystko sam, a potem będę miał satysfakcję, jak się cośkolwiek uda. Ale niestety, ten model jest dużo bardziej zaawansowany. Tu koła pójdą do przodu. Prawdopodobnie to ma być tu. No nie ma innej opcji, musi być w tym miejscu. Jeśli chodzi o tylne, powinno to też być tu, ale bardzo ciężko wchodzi. Ok, teraz łączymy tu, w tym miejscu. Trochę tak jakby krzywo coś było, ale może mi się wydaje. Ok, i cyk, powinno wejść. Weszło, jest dobrze. Następny czerwony element, jest dobrze. Teraz przód, do przodu idziemy z tym, prawdopodobnie, tak, o, zobaczcie jak fajnie pasuje, teraz prawdopodobnie to, tak zgaduję, ale nie wiem, nie, coś nie pasuje, może maska, na pewno nie, dobra, jedziemy według instrukcji, a już chcę, nie mogę się doczekać, aż, wiecie, złożę to do całości i będę mógł się tym przejechać. O! Patrzcie, nawet pasuje. No dobra, to teraz maska. O, powinno być gdzieś tutaj, ale tu pójdzie jeszcze chyba jakieś logo albo coś takiego. Dobrze, teraz zakładamy kokpit. Pyk. Kokpit jest, zobaczcie jak fajnie. Teraz dopiero maska. Poważnie? Takie puste tu ma być? A, bo tu coś jeszcze będzie. Zobaczcie, ale fajnie, dobra. Cyk. I teraz tu na pewno wchodzi nam to. Super to wygląda. I ten model jest duży. Może zobaczmy. O! Jest. Teraz. Dach mamy tak. Wow, a co to? Dwa dachy mam? O co chodzi? Zobaczcie, dwa dachy. Poważnie. I co ja mam z tym zrobić? Tak jakby jeden miał się zgubić albo coś. Oba są takie same raczej. Ale dziwna sprawa. No dobrze, mamy siedzenia. Teraz prawdopodobnie tył. Ten cały silnik gdzieś tu musi wejść, ale zanim do tego dojdziemy, ja sobie muszę odwrócić instrukcję. O właśnie. I zobaczyć co będzie dalej. Teraz tył. A, czyli to idzie do tyłu. Dobrze.
I tu mamy jakieś naklejki do tego. Tu przychodzi... O kurczę. Tu przychodzi naklejeczka. Ciężko tak palcem wcelować. Jest. Fajne to! Kurczę, gdybym wiedział, to bym tego całego sprzętu nie kupował do modelarstwa. Bym się zajął czymś takim. Zobaczcie, jak szybko można złożyć. Tak? Bez bawienia się, bez malowania, bez niczego. Bez zmartwienia się, czy czegoś tam nie popsujesz w tym modelu. Po prostu kupujesz sobie modelik i to też dużo taniej. I finalnie będzie wyglądał całkiem spoko. Z tego, co widzę. Teraz chyba to przyjdzie, ale jeszcze zerknę sobie. To mamy, to mamy. Tak, teraz przychodzi góra. Prawdopodobnie to ma być tak. O, ciężko dochodzi, ale doszło. I tu by przyszedł dach. No i teraz zagadka. Co z tym dachem? Zaraz to rozwiążemy, bo czegoś mi tu jeszcze brakuje w tym miejscu. Ej, słuchajcie, chyba mamy problem. Chyba mamy problem. Zobaczcie. Tutaj jest taki element i on przychodzi z tyłu. Ale ja tego elementu do tego samochodu nie mam w całym tym opakowaniu. Dziwna sprawa. Ale za to mam dwa identyczne dachy. Dwa takie same dachy. A ktoś dostał pewnie dwie pokrywy silnikowe. Byłem sobie teraz na stronie producenta i okazało się, że to jest jakaś wschodząca firma, wiecie? Bardzo mało mają modeli samochodów w ofercie. Obecnie jest McLaren P1, jest jeszcze Lamborghini Aventador, no i ten Bugatti Veyron z zapasowym dachem. W sumie ten dach przyda mi się, jak już ten będzie przeciekał, to sobie po prostu wymienię, zrobię swapa. I będę miał już szczelny samochód. Natomiast mam nadzieję, że uda się jakoś zareklamować i albo kupić drugi taki model i po prostu złożyć jeden z dwóch modeli. No ale ja bym się jeszcze wstrzymał może z kupowaniem tego modelu Bugatti Veyrona, bo to może być na przykład gdzieś tam w sortowni coś nie poszło i kilkadziesiąt albo kilkaset albo kilka tysięcy modeli zostało źle złożonych. Ale ja zamówię jeszcze dwa właśnie te modele, P1 i Aventadora i sobie sprawdzimy właśnie, jak sytuacja u nich wygląda. Może uda się w sklepie zareklamować ten model, aczkolwiek to nie jest wina sklepu nawet, dlatego że no, oni dostali taki model w oryginalnym opakowaniu, w paczce. Tak, widzieliście, że było wszystko spakowane tak, jak napisali w książkach i nie było tu mowy o czymś takim, że to sklep gdzieś tam coś popsuł, tak? Zwłaszcza, że oni to tylko, wiecie, sprzedają, a ktoś inny to sortuje, ktoś inny to składa do całości i wysyła w paczkach, więc to na pewno nie jest wina sklepu. Aczkolwiek smutno trochę, no nie? No bo zobaczcie, ktoś by sobie kupował taką zabawkę, już by sobie fajnie składał, wszystko by sobie fantastycznie nakleił, już by myślał, że ma coś fajnego, tak? A tu się okazuje, że jednak jest taki jakiś mały problem. No ale wszystko da się rozwiązać, da się to jak najbardziej zareklamować i wtedy będziemy mieli pełnoprawną, naprawdę bardzo fajną zabawkę. To zaklejemy, o. Może jakoś tak przykryję i będzie dobrze. To będzie może roadster z odkrywanym dachem. coś pomyślę, coś się wymyśli. Mam różne narzędzia modelarskie, więc jakiś tam pomysł chyba już mam powoli. Coś tam się w głowie rodzi. Bardzo wam dziękuję, że byliście na tym odcinku i wyczekujcie następnych z budowania tego typu modeli. Może się uda znaleźć jeszcze jakieś inne z samochodami. Trzymajcie się, na razie, pa pa.